No więc jak? 8 rozdział, profesor Layton. Yeah, idziemy do gospody. Witajcie z powrotem, przy kolejnym odcinku zagrajmy wy, profesor Layton i tajemnicza wioska. Layton powiedział, że zanim pójdziemy do wieży, albo spróbujemy ją otworzyć. Mam jeszcze coś do załatwienia, najpierw chciał zajrzeć do gospody. Beatrice, co masz do powiedzenia? Albo czy odpowiesz na moje pytania? O, witaj profesorze. Czy coś się stało? Wygląda pan trochę, jakby był pan zajęty, w szoku, w pośpiechu, coś takiego. Beatrice, czy mogłaby pani zrobić wielką przysługę, pilną przysługę? Potrzebuję gazety z wczoraj, z ostatnich paru dni, znaczy się nawet. Gazety? Oczywiście, poczekaj chwilę. Zaraz sprawdzę. Wyciągnę ją dla ciebie. To dziwne, jestem pewna, że była gdzieś tutaj na dole. Czy to problem? Przykro mi, że muszę pana... że muszę pana... nie zasmucać, tylko muszę pana... zawodzić. Przykro mi, że muszę pana zawodzić, ale nie mogę jej nigdzie znaleźć. Wygląda na to, że wszystkie ranne gazety zniknęły. Moje ulubione słowo. Rozumiem. I see. Jak ten... Azjata z... Shenmue. I see. No cóż, ale dziękuję ci, Beatrice. To było bardzo pomocne z twojej strony. Ale co było w gazetach, profesorze? Yahoo, profesor Layton. Ramon, i jaki zaszczyt? Czemu zaszczycamy tą wizytę? O, on mi powiedział, żebym przyprowadził pana do willi Reinholdów. Inspektor mam na myśli, on i Lady Dahlia już czekają, na pana w dworze. Dziękuję za wiadomość, niedługo się pojawię tam za parę minut. Okej. To powiedziałbym, że idziemy od razu szybką drogą tam, ale jest dla nas jeszcze jedna zagadka ukryta w tym miejscu, tutaj jest jedna zagadka. W kanałach jest jedna zagadka, której jeszcze nie zrobiliśmy. Albo która pojawiła się dopiero teraz, tutaj. Hej, stary! On ma dla nas ciekawą zagadkę. Wydwaj znowu! Jesteście naprawdę parą dziwnych kaczek. Przychodzi tutaj, żeby mnie zobaczyć. Tylko po to, żeby mnie zobaczyć. Szczęście dla was! Mam dla was zagadkę, kochani. 92. Wash up! O co tu chodzi? Aha! Musimy otworzyć tutaj zapory, czy zabory, czy jak to się nazywa? No w każdym razie to tutaj. Musimy otworzyć, żeby woda przepłynęła z rury. Chyba ten musimy otworzyć? I ten. Luke, here's my answer. Yeah! Super! 3444, no właśnie tutaj. Tutaj woda wchodzi. Plup, 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 plup. I bam! Jesteśmy, widzicie. Teraz można się umyć. O, świetna robota. Naprawdę mógłbyś być dobrym hydraulikiem. No wiesz, gram dużo w Mario. On nie powiedział tego, chyba. Nie czytałem tego. Ja zawsze daję im takie własne teksty. Improwizuję. Jakbyście nie wiedzieli. Dla tych, co nie znają angielskiego i moje tłumaczenie jest dla nich, no tutaj bardzo istotne w tej grze. No to możemy od razu ruszyć do Reinholdów. O! Znaleźliście klucz do wieży, prawda? Skąd wiesz o kluczu? Nie możecie interferować z wieżą. Obojętnie co byście nie, czego byście nie zrobili, proszę, trzymajcie się daleko od niej, bardzo daleko od niej, jak najdalej od tej wieży. Interferować? Co masz na myśli, mała droga, moja droga? Uciekła. Marco, co tam u ciebie, chłopie? Coś tam o Lady Dahli gadał. Coś tam o miodzie. nie zrozumiałem tego za bardzo, co on miał na myśli. Ale on i tak jest trochę dziwny, ale fajny. Ahu, czy to nie profesor Layton? Wygląda pan dość...
patrząc na pana, wygląda na to, że już znalazł pan, znaczy, że nie znalazł pan złotego jabłka. Wygląda pan na okropnie spiętego, profesorze. Może zagadka panu pomoże? Jasne, zagadki zawsze mi pomagają. Over the river. Over the river? Ej! To jest... Ej, to ta fajna zagadka z początku, tylko tym razem trochę pomieszana. Teraz nie mamy trzech kurczaków i jednego wilka. Teraz mamy Stachena, który musi przewieźć sałatę, owce i wilka. Wilka nie możemy zostawić samego z owcą, a owce nie możemy zostawić samej z sałatą. To jest łatwiejsze niż tamto, muszę przyznać. Bo teraz musimy brać jedno. Ajajaj. Musimy najpierw wziąć ją na drugą stronę. Proszę. Pup. Ty idziesz, wracasz ze mną? Zabieram wilka. Wąsa łaty nie je. Wracam. I no. O wiele łatwiej niż poprzednim razem z wilkami. Tylko się dziwiłem, że nie mogę dwóch rzeczy naraz wziąć. Trochę mnie to dziwiło, ale jest. Niedługo cztery tysiaki. Ciekawe, czy osiągniemy w ogóle cztery tysiaki. O, to było naprawdę... No, to były mistrzostwa. A tego oczekiwałem od profesora Laytona. I ostatni kawałek obrazu. Możemy obraz złożyć, ludzie. Więc składamy obraz. Co w nim będzie? Będzie coś ładnego, co mogę na miniaturkę dać? Nie tu. Obraz. Tu. No, tfu! Ej, nie! Ty! Z wyrolu, ty małe, wybnochami z mojego domu, bo ci przepierdzielę, oj ty mały, top, 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 top. Potrzebujemy najpierw... któregoś kąta, którego? Który kąt ma sens, to by mi pomogło wielce, oj, 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 oj. Weźmy wszystkie kąty na początek. Switch. Co? To chyba jest góra. To może potrwać trochę. Aha. Aha. Okej. Która część może tu dalej prowadzić? Ta? Nie. Chyba ta. Ta będzie tu w każdym razie. To może trochę potrwać, ludzie. To może trochę potrwać. Czy aby na pewno? Nie, to jeszcze nie tu. Nie. To jeszcze nie tu. Ale zatrzymajmy to już. W każdym razie, które by można było dać tam? To będzie trochę teraz męczące. Puzzle, puzzle, puzzle. Normalnie powinno zacząć się od układania kątów. Ten kąt powinien być tu. Został jeszcze jeden. Gdzie jest ostatni? Tu, ten. Ej. Ty. Spokojnie. Nie? Czyżbym się pomylił? Czyżbyś ty był na dole? To, ej, to ma sens, szczerze powiedziawszy. Chociaż nie. Nie ma sensu. To musi być tu, to jest jedyne wyjście. Chociaż mogło być też tu, prawda? To ma większy sens. To ma większy sens, ludzie. Czyli to musi być w takim razie... albo na ziemi. Aha! Aha! Wiedziałem, że tak to będzie wyglądało. Więc to jest podłoga, a to jest sufit. Super! Trzeba tylko odpowiednią perspektywę znaleźć. Wszystko zależy od perspektywy. O tym już Azjaci nas uczą.
Na przykład taki Julian Bam. Wszystko zależy od perspektywy. Aha! I wtedy idzie strasznie łatwo. No wiedziałem, że tu coś nie gra. Coś nie grało. A to się czuje. Okej, skoro nie tu, to tutaj też nie. Bo to wygląda, jakby było już proste. Chociaż... Nie, tutaj też nie pasuje. Okej, no to powiedziałbym, że bierzemy inne okno. Na przykład to. Bo tu pasuje na przykład. Znaczy tu chciałem powiedzieć. Wybaczcie, przyjęzyczyło mi się. Aha. To są te, które będą po środku, czyli najpierw linię zrobić, to jest właśnie... To w sumie jedna z pierwszych reguł przy takich rzeczach. Ej! Zrobić najpierw podłogę, to jest jedna z pierwszych reguł przy... puzzlach. Nie, ale ja ignoruję reguły. Ej! Ty kur... Nic nie mówiłem. Ej! Mój Boże, pieprzony puzzle. No! Jest takie trudne. Co to jest? Co to w ogóle będzie za wzór? To ciekawe. Bardzo ciekawe. Aha! Ktoś tam siedzi. Lewej! To będzie prawdopodobnie tutaj. Oho! Mamy już prawie całe krzesło. Zostały jeszcze dwie linie. I to będzie jedna tutaj. Aha! My to widzimy już ścianę. No i proszę! Teraz wystarczy tutaj przekręcić i jesteśmy na miejscu prawie. Teraz tutaj wystarczy jeszcze przekręcić i ohohoho! Johohohoho! Co to jest? Co się pokaże nam? Co nam przedstawią? A? To chyba Klaudia. Takie mam przeczucie, że to może być Klaudia. Więc tutaj jeszcze dwa zostały. Możecie już rozpoznać twarz tak przy okazji na puzzlach? Jeżeli się tylko przyjrzycie. Nie. Tak. Jeszcze tylko została twarz. Chyba jest dobrze, co? O. Jesteś super. Odblokowałeś teraz super minigierki, które możesz przejść. Wyzwanie Laytona, które możesz przejść po grze. Nie, dzięki. A, patrzcie na ten piękny obraz. Chyba użyję go jako miniaturki do tego odcinka. Ha, piękne. To Lady Violet chyba. Najprawdopodobniej. A jak tam z wami? Może spróbujemy teraz jeszcze w tym odcinku, w tej części odcinka? Skoro ten rozdział jest taki krótki, żeby go trochę przedłużyć. Co by tu dać? Ty potrzebujesz filiżanek? Książek? Luke nadal nie ma łóżka. Mnie zadziwia. Gdzie on śpi? Na stole? Na dywanie? No może jest mięciutki, to może pasuje. Tu masz przynajmniej fotel. Chłopie. A ty za to dostaniesz butelkę. A masz butelkę. Flaszka schowana za fotelem. Może być całkiem logiczne. Ty masz bukiet, Luke. Ty jesteś tutaj tym naszą słodką panienką. Twój miś będzie potrzebował towarzystwa. Tutaj flaszeczka. Filiżaneczka. Aha. No nie, jak dla mnie jest całkiem ładnie, chociaż to by bardziej pasowało do Laytona, bo on ma tutaj właśnie swój kapelusz w końcu. No. Całkiem ładnie. All right, not bad. Czyli jak na razie może być, tak? Może być, mówisz. Czyli powiedziałbym, że wracamy do willi. Tu, gdzie zaczęliśmy. Znaczy, nie całkiem zaczęliśmy, tylko... No, ale wiecie, o co mi chodzi. Witam, profesorze Layton. Proszę, niech pan idzie ze mną. Wszyscy już czekają. Dziękuję, Matthew. Czy coś się stało? Czy coś się kłopoci? Dobry człowieku. Wyglądasz tak trochę na zmęczonego, wykończonego. O nie, wszystko dobrze, sir. Proszę, niech pan się nie martwi o to. Wszystko... No to w porządku. Skoro nie ma o co się martwić, to chyba pójdę na górę. Albo powinniśmy pójść na górę. Ale to w następnym odcinku. Jeżeli wam się podobało zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów. Wtedy macie zawsze coś do roboty. A ja w następnym odcinku zakończę... 8 rozdział. I tym samym bieganie tutaj po wiosce.
Na razie. Cześć.